Cześć, dzisiaj bardzo taki krótki poradnik dla tych, którzy chcieliby wkleić jakiś nietypowy emblemat do Battlefielda. Na pewno widzieliście wiele razy, że ktoś, kto was zabija, ma tam na emblemie ustawione jakieś dziwne, fajne rysunki, logo z jakichś innych gier czy firmowe. I teraz pokażę wam, jak to zrobić. Otwieramy tutaj menu, w którym dostosowujemy swój emblemat. I teraz jest taka specjalna stronka, z której możemy skopiować różne emblematy, jak widzicie. Emblems.bf.com. Tutaj ważne, jeżeli nie macie premium, musicie wcisnąć guzik Hide Premium. Ja nie mam premium, więc użyję tych, które nie wymagają premium. I dlaczego? Dlatego, że bez premium możemy używać tylko 20 warstw, żeby stworzyć emblem. Powyżej 20 wymagane jest niestety premium, więc ja nie posiadam premium, więc schowam te logo. Teraz wybieram sobie jedno z loga. Ja mam tutaj już dwa, na przykład dajmy na to Superman. Na dole jest kod. Klikamy na ten kod, kopiujemy go wciskając Ctrl-C. Wracamy do menu dostosowywania emblematów. Teraz wciskamy. Ja użyłem tutaj Chroma, więc nie wiem, jak to jest w innych przeglądarkach. W Chromie to wygląda tak, że wciskamy Ctrl Shift i J. Wyskakuje nam takie okienko na dole. Upewniamy się, że jest zaznaczone zakładka, że jest zaznaczona zakładka Console. Następnie w tej zakładce na dole, przy tym gdzie mryga taki mały kursor, Ctrl V, wklejamy ten kod. Wciskamy Enter. I gotowy emblem wyskakuje w tym okienku. Jeżeli ktoś chciałby coś zmienić, możemy sobie swobodnie każdą warstwę edytować. Zmieniając kolor, zmieniać kształty, wymiary, rozmiary itd. Kiedy już mamy wklejony dowolny z tych emblematów, klikamy zapisz i użyj. No i emblemat jest już gotowy do użycia w grze.